Cześć, z tej strony Karolina. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś drugi film z serii, którą właściwie zaplanowaliśmy sobie razem i to będzie seria o art żurnalach. W tej serii będę robiła strony w art żurnalu różnymi technikami, no i będę korzystała tutaj głównie z Waszych pomysłów i podpowiedzi, co na tych stronach miałoby się pojawić. Jak już widzieliście w pierwszym filmie z tej serii, będę korzystała z bazy albumowej ze Studio 75. To jest taka baza z kartkami z papieru kraft, który jest sztywny i wydaje mi się, że całkiem fajnie nadaje się do takich różnych miksmediowych projektów. Dodatkowo, żeby trochę wzmocnić tę stronę, ponieważ wiem, że sporo będę na niej różnych rzeczy robiła, przyklejam na żel medium jeszcze jedną taką kartkę z kolekcji Cherry Blossom, też ze Studio 75. Tu w zasadzie kolor tej kartki tak naprawdę nie ma znaczenia, bo ona będzie cała zamalowana, no ale jakoś tak wybrałam taką, która po prostu jest beżowa i też taka lekko vintage. Następny etap to jest dodanie tekstury. Wybrałam sobie maskę z fabryki dekoru. To jest maska taka plastikowa, ona jest dosyć cienka. Dzięki temu pasta strukturalna, którą nałożę przez tę maskę, też będzie miała cienką warstwę. No i myślę, że szybko mi wyschnie. Zresztą ta pasta, którą właśnie tutaj widzicie, którą nakładam, ona dosyć szybko schnie, nie ma chyba zbyt wiele wody w sobie. No i też nie za mocno wygina różne kartki czy różne papiery, na których pracujecie. Nadmiar pasty jak zwykle staram się zebrać i włożyć z powrotem do pojemniczka. Żeby praca szła szybciej i sprawniej, podsuszam pastę strukturalną nagrzewnicą. Następnie całość pokrywam czarnym gesso. Wykorzystuję tutaj czarne gesso dlatego, że zdecydowałam się na stworzenie projektu przy pomocy wosków. Wydaje mi się, że to jest taki najprostszy, no naprawdę najprostszy sposób na to, żeby osiągnąć efekt, na którym mi zależy. I wydaje mi się też, że właśnie, że na początek dla Was, jeżeli chcecie sobie zrobić coś fajnego, po prostu nie macie jakichś super ekstra umiejętności, zresztą tak samo jak ja, jeśli chodzi o mix media, to właśnie woski są naprawdę fajnym, ciekawym wyborem. Być może widzieliście już na moim koncie na Instagramie, pokazywałam takie zdjęcie z różnymi elementami, które przygotowałam sobie do tego projektu. I tutaj właśnie dookoła widzicie te wszystkie elementy, które zebrałam. Na początek przyklejam do kartki podkładki do śrubek. To chyba jest najtańsza opcja właśnie takich elementów, które można wykorzystać w steampunkowym projekcie. Kupiłam też trochę śrubek i je też wykorzystam. Tak sobie myślę, że taka wizyta w sklepie z artykułami żelaznymi to jest też dobry początek, żeby pozbierać trochę elementów przydatnych do takiego rodzaju projektu. Na razie wszystkie elementy, które przyklejam, przyklejam na żel medium. Oczywiście materiały, które używam w tym projekcie, znajdziecie podlinkowane lub chociażby wspomniane z nazwy w okienku pod spodem pod tym filmem. Ciekawa jestem, czy korzystacie na przykład z Pinterest jako inspiracji. Ja troszeczkę tam pogrzebałam i zrobiłam u siebie na profilu taką tablicę o nazwie Steampunk, gdzie możecie znaleźć różne inspiracje, które dały mi pomysły na zrobienie właśnie tej strony art żurnalu. Jeśli chcecie więcej takich stronek na różne tematy, to słuchajcie, zostawcie mi łapkę w górę, żebym wiedziała, że te filmy Wam się podobają. No i oczywiście w komentarzu piszcie mi jeszcze jakieś pomysły, jakieś propozycje co do tego, co byśmy mieli zrobić. Taki styl steampunk to nie jest do końca mój styl i powiem Wam, że nie czuję się jakoś specjalnie komfortowo w tym temacie. No ale myślę, że warto podejmować wyzwania, więc będziemy robić różne tematy i używać różnych mediów. Zobaczymy, co tam ciekawego przyjdzie nam razem do głowy. Na pewno zauważyliście, że teraz, kiedy przyklejałam te rury, niektóre podkładki po prostu przesuwałam. Mogłam je przesunąć właśnie dzięki temu, że używam żel medium, ponieważ ono nie zasycha tak bardzo szybko. Natomiast jak już zaschnie, to naprawdę trzyma bardzo mocno. Strona jest czarna, więc widać, gdzie tutaj naciapałam tego żel medium. Jeżeli chcecie taki nadmiar, możecie oczywiście zdjąć. Ja się tutaj tym nie kłopotałam, to jest tylko taki projekt w zasadzie poglądowy dla nas, żebyśmy wiedzieli, jak coś takiego dalej zrobić, czy nie wiem, jak kombinować właśnie na takie tematy i używać tych produktów. Zresztą po wyschnięciu wszystkiego ja i tak zamalowuję całość na czarno. Zamalowuję właściwie po kolei każdą warstwę, dlatego że później, gdy nakleicie wszystko razem, wszystko po prostu zrobicie naraz, ciężko dojść w niektóre miejsca i nawet dosyć precyzyjnym pędzelkiem. Nie ma sensu dodawać sobie więcej pracy, lepiej po prostu każdą warstwę malować. Zwróćcie uwagę na to, żeby gesso było naprawdę dobrze podsuszone.
No i zobaczcie, teraz moim zdaniem dzieje się ta największa magia. Ja używam jak na początek dwóch kolorów, takiego złotego-złotego i bardziej takiego czerwonego-złotego koloru. Nazwę oczywiście wpiszę Wam w opisie tego filmu. Nie chcę tutaj się silić na jakiś łamany angielski. No i popatrzcie, tak prosto jak to wygląda, tak prosto to się naprawdę robi. Możecie nakładać te woski palcem lub używać do tego pędzelka, co bardziej Wam odpowiada, po prostu wybierzcie sobie sami. No i teraz w zależności od tego, ile nałożycie sobie na palec tego materiału, tego medium, tak ono pokryje tą powierzchnię, na której pracujecie. No ja generalnie polecam Wam nie nakładać zbyt wiele, żeby były widoczne wszystkie jakby ryski, pociągnięcia pędzla, żeby one wyszły i jakby wyłoniły się z tego projektu. Właśnie dzięki takim drobiazgom projekt będzie wyglądał na bardziej żywy, bardziej oryginalny i taki naprawdę ciekawszy. Też zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie nie nakładać za dużo, za grubej warstwy, ponieważ ona też zatrze po prostu Wam te wszystkie malutkie elementy, które warto by było, żeby były widoczne. No i jak widzicie, w zasadzie stworzyłam już takie tło do mojej głównej kompozycji, ponieważ jakoś tak już się przyzwyczaiłam, że projekt musi mieć jakiś punkt centralny, taki, który przyciąga wzrok. No i do tego wykorzystam taką, nie wiem właściwie co to jest, jakaś podkładka może, czy jakaś podstawka. W każdym razie kupiłam ją kiedyś w sklepie ze starociami i też właśnie polecam Wam, żebyście zaglądali w takie miejsca. Można naprawdę cuda kupić, które super można wykorzystać właśnie w takich projektach i zresztą w wielu innych projektach. Dokładam też takie elementy typowo steampunkowe, jak zębatki, czy jakieś powiedzmy skrzydła. No i tutaj widzicie kilka opcji, które kombinowałam. Możecie sobie zobaczyć, jak wiele tak naprawdę opcji, jak wiele pomysłów można zrealizować z tymi samymi materiałami. Ostatecznie zdecydowałam się na jedną małą zębatkę, na skrzydełka, które zresztą są tekturką, i na taką fajną kółdeczkę w kształcie serca, która naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejne elementy przyklejam na żel medium. No i tutaj zobaczcie, że w zasadzie wszystkie przykleiłam na żel medium, z wyjątkiem tej dużej metalowej podstawki. Gdy wszystko przykleiłam i podsuszyłam, podgrzałam troszeczkę nagrzewnicą, będę właśnie ten ostatni element, ten element, który jest moim punktem centralnym, będę go kolorowała, czy w zasadzie będę go malowała na czarny kolor, czarnym gesso. Podczas malowania ta okrągła podstawka trochę mi się przesuwa, a to dlatego, że przykleiłam ją właśnie na klej na gorąco. Natomiast ten metal niesamowicie nagrzał się po tym, jak podgrzewałam go, jak go podsuszałam nagrzewnicą. Dlatego klej ponownie się troszeczkę rozpuścił i po prostu musi ostygnąć, zanim znowu zastygnie i będzie trzymał się mocno. Teraz na ten ostatni element nakładam znowu woski. Zaczynam od nakładania pędzelkiem, ale jakoś zauważyłam, że trochę precyzyjniej idzie mi nakładanie na przykład na krawędziach, jednak palcem. Później wracam, jak widzicie, znowu tutaj do pędzelka i dodaję trochę różnych kolorów w różnych miejscach. Na razie pracuję cały czas na tych dwóch kolorach, tym złotym-złotym i takim miedzianym złotym, ale jakoś wygląda mi to troszeczkę monotonnie i za chwilę zobaczycie, że będę używała jeszcze jednego koloru, takiego koloru bardziej metalowego. Żeby strona miała taki całkowicie pełny, fajny wygląd, to brakowało mi jeszcze napisu, którym zajmiemy się za chwilę. No i zobaczcie, tutaj właśnie dodaję trochę takiego metalicznego blasku. Nie wiem, czy to wyszło na lepsze, czy trochę na gorsze, napiszcie mi, co myślicie, ale jakoś tak wydawało mi się, że ten projekt jest za płaski i taki monotonny kolorystycznie. Właściwie praca jest już niemalże skończona. Za chwilę jeszcze będę przyklejała ten napis, który wcześniej widzieliście. To jest napis z sklejki, czy też z płyty HDF. Taki naprawdę mocny, sztywny, z którym nic się po prostu nie dzieje. To nie jest tekturka, która może nam się rozwarstwić. Ten napis oczywiście też pomalowałam na kolor czarny, ponieważ właśnie taka jest specyfika wosków, że one wychodzą na wierzch, dają ten fajny efekt właśnie na czarnym tle. Na białym one niespecjalnie efektownie wyglądają. Zresztą może to nawet jest dobry pomysł, żeby coś pokombinować właśnie jakąś następną stronę w jaśniejszych kolorach, a też z użyciem wosków. Jeszcze mam chyba dwa inne kolory i zobaczę, może coś fajnego dałoby się z nich zrobić. No teraz z tym napisem znacznie bardziej mi się to podoba. Jakoś tak po prostu dopełniło całości. No i właściwie to już jest koniec pracy nad tą stroną. Będę mogła sobie ją włożyć z powrotem do Art Journala. Z tym, że ona wyszła taka dosyć wysoka. Myślę, że kolejne będę robiła raczej już tak bardziej na płasko, bo wygląda na to, że mogą mi się wcale w tym moim żurnalu nie mieścić. Na koniec jeszcze zaznaczam krawędzie tym moim najciemniejszym kolorem wosku.
Mogłaby to być też zrobione na przykład czarną farbą akrylową, czy też nawet czarnym gesso, ale nie chciałam tutaj przyciemniać tego projektu zbyt mocno. Teraz jeszcze gdzieniegdzie, żeby dodać troszeczkę więcej kontrastu i przy okazji zamalować jeszcze miejsca, gdzie po prostu prześwituje białe żel medium, dodam troszkę czarnego gesso. Robię to też dlatego, że w niektórych miejscach nałożyłam zbyt grubą moim zdaniem warstwę wosku. No i teraz jak delikatnie tak naprawdę tylko po wierzchu pomaluję jeszcze czarnym gesso, to po prostu te elementy trójwymiarowe wyjdą bardziej z tła i będą bardziej widoczne. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się podobał. To było naprawdę dla mnie spore wyzwanie. Tym bardziej, że muszę Wam powiedzieć, że mam złamany palec u stopy i jestem trochę unieruchomiona. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby noga zrosła się szybko i żebym mogła wrócić do wszystkich swoich aktywności. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli jesteście ciekawi większej ilości zdjęć, to zapraszam też do mnie na bloga, tam na pewno znajdziecie więcej zbliżeń. Do zobaczenia już wkrótce, Karolina.